Historia, którą zaraz zobaczycie, dzieje się w czasach współczesnych, jednak ma swoje odzwierciedlenie w czasach życia głównego bohatera. A wszystko zaczęło się w grudniu 1550 roku w Rostkowie. Spokojnie, niech pani oddycha głęboko. Spokojnie. Muszę oddychać głęboko. To nie pan rodzi, tylko żona. On to musi być zawsze w centrum uwagi. Halo, proszę pana, budzimy się. Proszę pana. Pomału. Gratulacje, ma pan syna. To tutaj. Jak dadzą państwo na imię dziecku? Stanisławie, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Stanisław ochrzczony został w kościele parafialnym świętego Wojciecha w Przasnyszu. Tak. Młody Kostka do 12 roku życia pobierał nauki w domu rodziców i u miejscowego kapelana. Następnie przez 2 lata, razem z bratem Pawłem, kształcił się i wychowywał pod opieką młodego nauczyciela Jana Bilińskiego. A kiedy ja będę mógł pobrać? Najpierw nauka. Czytaj, czytaj. Ja w twoim wieku dużo czytałem. Stasiu! Stasiu! Chodźcie z panem Janem na obiad. No dobrze, na dzisiaj wystarczy. Już idziemy, mamo. I modlitwa. Proszę bardzo, wstajemy. Od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu. Stasiu, czego się dzisiaj nauczyłeś? Tato, zapytaj się nauczyciela. Janek, co go nauczyłeś dzisiaj, co? W sumie to wszystkiego. I dodawania. Taki stan. A ty, Aniu? Ja będę dużo, to zostanę gwiazdą. Nie muszę się tego uczyć. To jeszcze Paweł nam został. Co dzisiaj robiłeś ciekawego? Ogólnie to byłam na treningu i grałam w piłkę i wygraliśmy.
No to gratulacje. Super, jesteśmy z ciebie dumni. Super. Rodzice byli bardzo wymagający. Osobiście lub przez służbę nakłaniali dzieci do tego, aby były skromne, pobożne i uczciwe, by nikt nie mógł im niczego zarzucić. Jak wspomina brat Stanisława o ich dzieciństwie, wszyscy nas upominali i brali udział w naszym wychowaniu. Wszystkich czciliśmy. Przez wszystkich byliśmy kochani. Rodzina Kostków była zamożna i szanowana w okolicy. Ojciec Stanisława, Jan, piastował między innymi urząd kasztelana. Był również dziedzicem kilku wsi, w tym rodzinnego Rostkowa. Co robisz, tato? Pracuję. Co znaczy? Chodź, pokażę. Wiesz co, jestem prezesem banku. Aktualnie sprawdzam, ile pieniążków mogę dać firmie, którą aktualnie pozyskaliśmy. To jest bardzo trudne, także pewnie tego nie zrozumiesz. To musi być chyba bardzo ważne. Bardzo ważne i bardzo odpowiedzialne, ale mam nadzieję, że w przyszłości też nim zostaniesz. A teraz masz książkę i nie przeszkadzaj tacie. Staszek, chodź! Zaraz wyjeżdżamy! Pakuj się, zaraz wyjeżdżamy. A ty, księżniczka, za jakąś naukę byś się wzięła, a nie tylko bujasz w obokach. Nie muszę się uczyć, będę sławna i zostanę gwiazdą, jeszcze zobaczycie. Ty, Staszek, znalazła się Angelina Jolie. No jak, chłopaki, gotowe? Tak, tak, już prawie. To ja jeszcze trasę tylko sprawdzę. Spokojnie, panie Janie, mamy nawigację. Tfu, ja to bym temu strojstwu nie ufał. Tylko stara, dobra mapa. Ale panie Janku, o. Ale jakie panie Janku? Panie Janku, ale nawigację nie mam. W 14 roku życia, na początku lipca 1564 roku, wyjeżdża z Pawłem i Janem Bilińskim na dalszą naukę do Wiednia. Do szkoły, która wówczas cieszyła się zasłużoną sławą. To jedźmy już cały czas. Prywatny inwestor założył dwie. Bo w ogóle pan to na złą mapę patrzy. Jak na złą mapę? Bo to jest mapa polska, powinien pan patrzeć na mapę Wiednia. Cześć, analizuję. Komórki mi tu latają. No i co? Mówiłem, żeby jechać według nawigacji, a nie jakiejś mapy? Nawigacja też się myli. Nieprawda. Raz nie mówiłem szukałem. Nawigacja, nie. Ta mapa oszukała to... mnie kiedyś banda złodziei z Navigation. Ja nie mogę z nim współpracować. A jak bateria ci padnie? Nawigacja nie padnie, zmienimy. Panie Janie, tędy będzie krócej, jedźmy tędy. Tam, Stasiu, tam gotowi? Nie ma. Tak, w sumie już prawda. Boże, uważajcie tam na siebie, dobrze zadzwoń jak dojedziecie, proszę cię. Dobrze. No młody, ja wiem jak jest na studiach. Grzecznie mi tam, dobra? Uważajcie na siebie, Stasiu. Patrzcie, Janek znowu się wymędza. A, zresztą, ważne, żeby się wysadzę jechać. No ale jak będzie krócej, po co tyle jechać w tym aucie? Gorąco straszne. Co ty chcesz od Passata? No daj spokój, jedźmy już tędy, proszę cię. Nie, no weź, daj spokój, pan. Zobaczymy na trasie, chociaż z podjazdu wyjedźmy, no. Wiem, że ta nawigacja to będzie lepsza. Przestań szkalować mi mapę. Ja na tej mapie, to ja przyjechałem stąd do Warszawy przynajmniej.
Jeszcze dwie miejsca. No to co, chłopaki, gotowi? To się zapinamy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Na moim pokładzie. I w drogę. No panowie, budzimy się, jesteśmy na miejscu. Super. Tu jest nasza kaplica, tu się modlimy. Idziemy dalej. Jezuici to zakon kościoła katolickiego stworzony przez Ignacego Loyola w 1534 roku. Dzięki Katarzynie II zakon jezuicki przetrwał tylko w Rosji. Zakon jezuicki, do którego przybyli Stanisław i Paweł, był połączony z internatem, w którym mieli zamieszkać. Już od pierwszych chwil pobytu Stanisław z zaciekawieniem przyglądał się życiu jezuitów. Wolny czas poświęcał na lekturze i modlitwie. Kolegium jezuickie działało według ściśle określonych reguł. Codziennie odprawiano mszę świętą, a studenci przynajmniej raz w miesiącu przystępowali do sakramentu pokuty i do komunii. Oprócz tego Stanisław interesował się życiem zakonnym jezuitów. Prace zakonu skupiały się głównie na działalności kaznodziejskiej, pedagogicznej, misyjnej i naukowej. A to jest to. Początkowo nauka sprawiała Stanisławowi trudności. W drugim jednak roku należał do najlepszych uczniów. Pod koniec zaś trzeciego prześcignął nawet najlepszych. Władał płynnie językiem łacińskim, niemieckim i rozumiał również grecki. Zawdzięczał to nie tylko nieprzeciętnym zdolnościom, ale jeszcze jego pracowitości, pilności i sumienności, o czym świadczą jego notatki. Wśród kolegów wyróżniał się pobożnością, skromnością i umiarkowaniem. Usiłował prowadzić życie na wzór zakonny, co było powodem przykrości, jakie miał ze strony wychowawcy, kolegów oraz starszego brata Pawła. Cześć Staszek! Hej, pójdziesz z nami na imprezę? Opowiedzieć coś więcej? Hej. No impreza będzie! Dzisiaj o 20:00, a robi ją Krzysiek! Wszyscy znają Krzyśka. Impreza będzie w jego domu. Także zobaczysz. Będzie fajnie. Ale ja nie mogę. Mam jeszcze bardzo dużo do zrobienia. A poza tym o 20 idę na modlitwę do kaplicy. Także dziękuję za zaproszenie, ale będę musiał odmówić. No dobra, to może kiedy indziej. Pobożnie się znalazłem. Z powodów politycznych bracia musieli opuścić zakon i znaleźć nowe miejsce. Proszę. Dzień dobry, czy to są prestiżowe internaty Kinderberga? Z nami możesz więcej? Tak, dobrze trafiliście. To są prestiżowe internaty Kinderberga. Z nami możesz więcej. Ale mógłbym wiedzieć, z kim mam przyjemność? Ja jestem Paweł Koska, a to mój brat Stanisław. Dobra więc, pokażę wam pokoje.
Po lewej nasze luksusowe apartamenty. No dobra, a teraz objaśnimy sobie kilka zasad. Po pierwsze, cisza nocna obowiązuje od 22 do 7. Po drugie, nie śmiecimy w naszym ośrodku. Po trzecie, nie wynosimy jedzenia ze stołówki. Po czwarte, zero imprez. Po piąte, nie sprowadzamy osób trzecich. Po 21, nie ma mieszania białych skarpetek z kolorowymi ubraniami. Po 22, nie ma zapuszczania brody. Broda jest tylko moja. Ostatnie i najważniejsze. Jestem luteraninem i w tym ośrodku nie ma czczenia Matki Boskiej oraz świętych. Czy wszystko jasne? Wszystko jasne. Co się stało? Gdzie ja jestem? Zemdlałeś. Jesteś w sali chorych. Zadzwoń po księdza. Czuję się coraz gorzej. Szczęść Boże, mógłby ksiądz przyjść do internatu? Mój brat bardzo źle się czuje. Chciałby przyjąć wiatyk. Szczęść Boże, zostałem wezwany do chorego. Nie ma takiej opcji, nie potrzebujemy dużanych księży. Ale to dla tego chłopaka bardzo ważne. Żegnam! Stanisławie, pragnę, abyś wstąpił do Towarzystwa Jezusowego.
Dzięki boskiej interwencji świętej Barbary i Maryi Stanisław odzyskuje zdrowie. Postanawia udać się do zakonu. Co cię do mnie sprowadza, chłopcze? Chciałbym wstąpić do zakonu. Tak? Chciałbyś wstąpić do zakonu? Tak, chciałbym wstąpić do zakonu. Pamiętam, jak ja chciałem wstąpić do zakonu. A dobrze, chłopcze, a ile masz lat? 16. A zgodę rodziców dostałeś? Właśnie tu jest problem. Nie mam zgody rodziców i obawiam się, że nie dostanę. No to widzisz, sprawy się tak mają, że nie mogę cię przyjąć do zakonu. Ale miałem objawienie i widziałem Maryję. I ona mnie uzdrowiła. I powiedziała mi, żebym wstąpił do zakonu. Ja muszę to zrobić. Niestety, ale nic nie mogę zrobić. Musisz porozmawiać z rodzicami. A teraz przepraszam, mam ważne spotkanie. Ale... Coś się stało? Stanisław. Nie kojarzysz mnie, prawda? Jesteśmy razem na roku. Na studiach. Rozmawialiśmy kiedyś? No w sumie to nie. Możesz mnie nie kojarzyć. Skąd w takim razie ty mnie znasz? No wiesz, cichy, skromny, troszkę tajemniczy, no a przede wszystkim najlepszy student na roku. Ciężko cię nie znać, uwierz. A tak właściwie... To co się stało? Rodzice. A to co, nie pozwalają ci na imprezę? Nie, po prostu chcą, żebym przejął ich firmę. Ja tak naprawdę tego nie chcę. Tak w głębi serca czuję, że chcę być zakonnikiem. A, zakon. No w sumie to wiele wyjaśnia. Zawsze byłeś taki cichy, taki opanowany, jak to się mówi, pobożny. No ale wiesz, może jeszcze wszystko się ułoży. Może będzie dobrze. Wiesz co? Muszę iść. Papa. Cześć. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana Boga siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim. Każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: Święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały futryny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Thank you.
kiedy Stanisław uświadomił sobie, że w Wiedniu nie może być przyjęty do zakonu, zdecydował się na czyn wydawałoby się szaleńczy. Udał się do Augsburga na południu Niemiec, by spotkać się z ojcem Piotrem Kanizjuszem. Może podwieźć. A gdzie ten cały Augsburg? Żartowałem. Ale nie wiem. Aś, ty ładny chłopaczek, od kogo ty jesteś? Jestem z rodziny Kostu. Od tych, co bań mają? A dziełchy, to ty byś nie chciał płacić, jaka tam ładna? No i właśnie do zakonu jadę. Co? To co to za zakon? Zakon jezuicki Piotra Kanizjusza. Jakiego Pietera? Kanizjusza. Ej, Staszek, nie uwierzysz, co ci po... Paweł, podjąłem decyzję. Muszę uciec, ponieważ to najlepsze, co mogę zrobić w tej sytuacji. Bardzo kocham ciebie oraz rodziców. Zostawienie was nie przychodzi mi łatwo, ale nie potrafię inaczej postąpić. Uwierz mi, długo nad tym myślałem i robiąc to dążę do swojego szczęścia, czyli do Boga. Mam nadzieję, że to zrozumiesz i uszanujesz moją decyzję. Staszek! Po 15 dniach dotarł do Augsburga, jednak tam dowiedział się, że ojciec prowincjał przebywa w Dylindze. Proszono go gorąco, aby pozostał kilka dni i odpoczął, ale on wolał kontynuować podróż, chcąc szybko osiągnąć swój cel – Dylingę. Noce spędzał w opuszczonych szopach i stodołach. Wędrując, dużo rozmyślał, utwierdzając się w podjętej przez siebie decyzji. Droga, którą przebył, aby spotkać ojca Kanizjusza, wynosiła łącznie 650 kilometrów. Szczęść Boże, o co chodzi? Czy zastałem ojca Piotra Kanizjusza? Ojca Piotra nie ma. Jest teraz w trakcie pielgrzymki. Dobrze, a kiedy wróci? No najwcześniej za 2 miesiące. A pan w jakiej sprawie? Pragnę wstąpić do Towarzystwa Jezusowego. Teraz nie jest to możliwe z powodu nieobecności ojca Piotra. Ale możemy cię przyjąć na służbę do nowicjatu. Poznasz życie naszego towarzystwa z bliska. A kiedy wróci ojciec Kanizjusz, podejmiesz decyzję. Co ty na to? Stanisław został przyjęty do kolegium jezuitów w Dylindze na próbę. Sprzątał pokoje zakonników i pomagał w kuchni. Starał się wypełniać swoje obowiązki jak najlepiej, mimo że nie był zadowolony z decyzji konwiktorów. Przepraszam. Ty podobno jesteś Stanisław. Chciałeś chyba ze mną rozmawiać. To chodź porozmawiać.
chciałeś wstąpić do zakonu i bardzo chciałbym cię przyjąć, ale nie mogę tego zrobić bez zgody twoich rodziców. Ale jak to? Sytuacja wygląda tak, że bez zgody twoich rodziców zakon byłby zagrożony, ale nie tylko zakon i jego opinia, ale też ty. Wiem jednak, że twoje powołanie jest prawdziwe, więc napiszę list rekomendacyjny. Powinni ci przyjąć z nim przymię. Zapłać, ojcze. Ojciec Piotr Kanizjusz wysłał Stanisława razem z dwoma młodymi zakonnikami do Rzymu z listem polecającym do generała zakonu jezuitów Franciszka Borgiasza. Ej, śpisz? Ale jestem głodny. Zjadłem sobie coś. No, aż przypomniałeś się pierogi naszej mamy. Najlepsze były z kapustą. O, tak. Ale ruskie. Tylko ruskie nie ma. Nie, absolutnie. Tylko z kapustą. A tata? Jak trzeba było coś naprawić, tylko do niego. To był złoty człowiek. Tęskniałby nie za rodzicami. Pogadałbym z nimi, posiedział. Cokolwiek. A ty tęsknisz za rodzicami? Tęsknię. I to bardzo. Kochani rodzice, chciałbym was bardzo przeprosić, że uciekłem, ale nie mogłem inaczej. Jestem wam wdzięczny za moje dobre dzieciństwo oraz za to, że wychowaliście mnie na człowieka, jakim się stałem. Jeśli jednak chodzi o dalszą drogę w moim życiu, nie mogłem już polegać na waszym zdaniu i zacząłem dążyć do tego, aby być jak najbliżej Boga. Już na studiach bardziej ciągnęło mnie do modlitwy niż do towarzyskich spotkań. Kiedy zachorowałem, też w głębi serca wiedziałem, że Bóg ma dla mnie jakiś plan, a to widocznie jest jakaś jego część. Właśnie wtedy, gdy leżałem osłabiony w łóżku i modliłem się, ukazała mi się postać świętej Barbary, która podała mi wiaty. Podczas tej choroby ukazała mi się również Maryja i powiedziała, że pragnie, abym wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Po tym wydarzeniu czułem tak duży przypływ energii i miłości Boga, która mnie otaczała, że postanowiłem zrobić wszystko, aby zostać zakonnikiem. Niestety utrudnialiście mi dążenie do mojego życiowego powołania, więc czekała mnie trudniejsza droga i musiałem uciec. Nie potrafiłem się poddać i tak po prostu zrezygnować z dążenia do szczęścia, jakim jest dla mnie przebywanie jak najbliżej Boga. Mam nadzieję, że w końcu zrozumiecie moje postępowanie i zaakceptujecie moje życiowe plany, ponieważ ja nie zmienię mojego zdania i ciągle będę dążył do spełniania się w roli zakonnika. Bardzo was kocham, wasz Stanisław. Więc co cię do mnie sprowadza? Przysłał mnie ojciec Piotr Kanizjusz. A w jakiej sprawie? Chcę wstąpić do zakonu. I tu jest jego list polecający. Proszę, zobaczmy. I jak? Wygląda to naprawdę dobrze. A jak sytuacja z twoimi rodzicami? Wiedzą? Masz ich zgodę? Właśnie to jest problem, że nie mam. Nie masz ich zgody, tak? Rozmawiałeś z nimi o tym? Rozmawiałem, ale mówili, że mają dla mnie inne plany. Inne plany, tak. Inne plany. W porządku. Rozumiem, czyli masz problem z rodzicami. Wiem, jakie są tego konsekwencje. Jednak mimo wszystko zostaniesz przyjęty z zakonu. Jeszcze w tym tygodniu będziesz miał śluby. Naprawdę? Tak. Bóg zapłać, ojcze. To dla mnie naprawdę ważne. Dobrze, teraz już idź. Mam jeszcze dużo razy. Bóg zapłać. Swoim wzorowym życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. W pierwszych miesiącach 1568 roku Stanisław złożył śluby zakonne.
Miał wtedy zaledwie 18 lat. Dziesiątego sierpnia napisał list do Matki Bożej. Tego samego dnia, przyjmując Komunię Świętą, prosił świętego Wawrzyńca o łaskę śmierci w święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prośba została wysłuchana. W ciągu następnych kilku dni wystąpiły zimne dreszcze i pot, a z ust popłynęła krew. W Wigilię Wniebowzięcia Stanisław z powodu malarii dostał silnych mdłości i zemdlał. Prosił, aby położono go na ziemi. Przepraszał wszystkich. Kiedy podano mu do ręki różaniec, ucałował go i wyszeptał: to jest własność Najświętszej Maryi Panny. Spytano go, czy się czegoś obawia. Odparł, że nie, bo ma ufność w miłosierdziu Bożym i zgadza się w zupełności z wolą Bożą. Jego twarz zajaśniała tajemniczym blaskiem. Powiedział, że widzi Matkę Bożą z orszakiem świętych dziewic, które po niego przychodzą. Tuż po północy, 15 sierpnia 1568, twarz jego znieruchomiała i przestał oddychać.